Witam Państwa. Umiłowanie perfekcyjnych form i zaklętej w przedmiocie tradycji widać w linii oryginalnych, pięknych japońskich noży Tojiro Aogami Damast. Te najwyższej jakości, ręcznie kute noże powstały w tradycyjnych japońskich kuźniach regionów Fujitora i Niigata, które od wieków słyną z tworzenia doskonałych mieczy i noży. Zrytualizowany, przekazywany z pokolenia na pokolenie proces kucia sprawia, że z dwóch typów stali aogami, o różnej zawartości węgla, mistrzowie rzemiosła wykuwają niesłychanie ostre, niebywale twarde, a jednocześnie elastyczne klingi unikatowych noży. Powstałe z kilkudziesięciu warstw noże Tojiro Aogami Damast posiadają typowy damasteński dziwer, co niezwykłe, tylko w połowie wysokości klingi. To nadaje im rasowego, nieco agresywnego charakteru. Na linię Tojiro Aogami Damast składają się dwa typy noży, Yanagi Sashimi oraz Deba o różnych długościach ostrza. Tego typu noże są ostrzone tylko z jednej strony. Dzięki temu zyskuje się ekstremalnie ostrą klingę, która pozwala kroić plastry o grubości nawet 1/3 mm. Solidna i potężna klinga noży Tojiro Aogami Damast wykuta jest ręcznie, co świadczy o jej wyjątkowości. Gdy weźmie się do ręki taki nóż, nie chce się już z nim rozstać. Klingę wykuto z dwóch typów stali aogami o różnej zawartości węgla. Sam rdzeń noża jest twardy, zaś pokrywające go kolejne warstwy stali, skuwane jedna w drugą, są miękkie. Dzięki takiemu procesowi kucia zyskano nóż i twardy, i elastyczny zarazem. Nóż na całe lata i dla całych pokoleń pasjonatów krojenia. Warto powiedzieć, że każdy nóż z serii Tojiro Aogami Damast jest nieco odmienny od poprzednich. Ręczny proces kucia sprawia, że damasteński dziwer klingi każdego ostrza będzie różnił się detalami. Noże Tojiro Aogami Damast zalicza się do grupy noży mistrzowskich, jako że twardość ich klingi wynosi 63 stopnie w skali Rockwella. O wyjątkowości noży Tojiro Aogami Damast świadczy też formowana w tzw. kształt kasztana rękojeść z pięknego, trwałego drewna Ho. Polerowane drewno jest z jednej strony okrągłe, a z drugiej wypukłe, dzięki czemu nóż jest bardzo ergonomiczny. Nawet trzymany przez wiele godzin w dłoni nie męczy krojącego. Klinkę z trzonkiem łączy skówka z bawolego rogu, która stabilizuje i wzmacnia całość.